Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. I zajmiemy się dzisiaj tematem dziedzictwa, bo o tym mówi pierwszy list Piotra. W pierwszym rozdziale, w wersecie 4, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. W każdym okresie Bożego postępowania z człowiekiem zostały darowane wierzącym osobom szczególne błogosławieństwa. Naród izraelski otrzymał ziemię Kanan. Chrześcijanie otrzymali niebiańskie dziedzictwo. Z tym niebiańskim dziedzictwem związane są wszystkie chrześcijańskie błogosławieństwa. I jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że z nim są związane wszystkie błogosławieństwa chrześcijańskie, to zauważymy, że w liście do Efezjan apostoł Paweł wyjaśnił szczegółowo zakres tego, co możemy określić dziedzictwem. Natomiast Piotr charakteryzuje je w następujący, widoczny tutaj w tym pierwszym liście sposób. Po pierwsze, to dziedzictwo jest nieznikome, niezniszczalne, pozostaje zawsze nowe. Po drugie, jest nieskalane, pozostaje zawsze czyste. Po trzecie, jest niezwiędłe, pozostaje zawsze piękne. To dziedzictwo jest zachowane dla nas w niebie. Cieszę się, że nie jest ono zdeponowane w jakimś banku na ziemi, na przykład szwajcarskim. Nawet nad najlepiej prosperującą instytucją finansową ciąży zawsze widmo kryzysu. Nasze dziedzictwo umiejscowione w niebie jest całkowicie bezpieczne. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu nam to dziedzictwo podarował. Piotr, apostoł, upatruje w tym dziedzictwie swoją przyszłą własność. Dziedzictwo w niebie ma wpływ na nasze życie teraz. Cieszymy się z niego i zachowujemy się odpowiednio. Jeśli w jakimś banku lokujemy kapitał, to naliczane zostają od niego odsetki. Tak samo jest z naszym niebiańskim dziedzictwem. Jest ono kapitałem zachowanym w niebie, z którego w przyszłości będziemy w pełni korzystać. Ale już teraz korzystamy z jego, w cudzysłowie, odsetek, kiedy radujemy się nim.